Hej, hej, z tej strony Plebszot, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj będziemy oglądać, tak, będziemy oglądać, dzisiaj nie będziemy sobie po prostu grali w coś, tylko dzisiaj pooglądam sobie śmieszne filmiki w internecie, tylko nie takie zwykłe, jak kiedyś sobie robiłem, gdy, nie zaśmiej się challenge, czy coś takiego, tylko dzisiaj tematem będzie, powiedzmy, taki Roblox, ponieważ w wszystkich wpadkach, gdzie ktoś, nie wiem, bo będzie krzyczał, czy coś, będzie dźwięk z Robloxa, który zaraz usłyszycie, ponieważ uważam, że to jest nawet śmieszne, nie widziałem, żeby ktoś takiego coś robił, po prostu jest to dla mnie zabawne i chciałem wam to pokazać, więc co? Może przechodzimy do tego od razu? Okej, jesteśmy już na YouTubie, już znalazłem sobie filmik, powiedzmy już przygotowałem sobie filmy i już wam pokazuję, o co w tym całym chodzi. Powiedzmy, nie będę chciał się jakoś specjalnie śmiać czy coś, ale patrzcie na to, o co w tym całym chodzi. Dobra, kręcą się i zaraz się ktoś wywali, będzie... nie ma... O... Właśnie o ten dźwięk chodzi z Robloxa. Ci, co grają, to na pewno kojarzą i wiedzą... Wiedzą, o co chodzi. Dobra, jestem już poważnym człowiekiem, nie będę się śmiał. Ale się wywali, ale to będzie bolało. Ten dźwięk jest po prostu tak męczący. Jak ja już go słyszę, to przypomina się od razu Roblox i jego... moje głupie momenty, jak ginąłem na jakichś, nie wiem, jumpach czy coś takiego. Dobra, jedzie gościu. Jedzie i będzie... Właśnie, będzie dobra, zacznie sobie strzelać. Jest to po prostu takie śmieszne filmiki i tyle. Ale nie jest to takie całkowicie czyste. Nie miało to tak wyglądać, ale sobie strzeli w twarz, tak mi się wydaje, nie? Tak mi się wydaje, że strzeli... Strzeli sobie w twarz, właśnie. Dobra, jestem już poważny. Uwaga, powaga 100%. Dobra, nie mogę tak. Tutaj wiedzie w słup, czy co on zrobi takiego? To mnie ciekawi. W płot. Dobra, w ogóle jutro będzie... O. Jak będzie jakiś cichszy moment, to wam odpowiem, nie? I tyle. Albo po prostu zatrzymię sobie. Jutro na kanale będzie w końcu odcinek z Robloxa, gdzie jestem z Krystianem, ponieważ tak czytaliśmy sobie te komentarze z Krystianem. No i tak ustaliłem w końcu, że wy tak serio myślicie, że my się pokłóciliśmy coś, a tak nie jest, więc jutro jest taki, powiedzmy, odcinek powracający, gdzie jestem z Krystianem, powiedzmy, ja znalazłem moment i on znalazł moment i zgraliśmy się, ponieważ ja chodzę do szkoły i to jest tyle, więc lecimy sobie dalej. Ale wyrąbał na ziemię, głupio. Ale to było głupie jak but, nie? Serio. Bum. Ups. Chciał zrobić wywrotkę. Tutaj wystrzeliwują te rakiety, one są fajne. Nie! Właśnie dostał prosto w twarz. Nie. Nie rób tego. Proszę, nie rób tego. Nie. Oh my god, oh my god. Ała, to musiało boleć. Serio, to musiało boleć, naprawdę. Będzie... Będzie BUM! No, więc wracając do tego tematu, będzie po prostu Krystian i ja, będziemy takie duo, które zaczynało się na tym kanale. Wracamy, więc tyle z tych informacji takich, że no tyle. I w ogóle jeśli chcecie więcej tego typu, bo jest masa tych odcinków, takich przeróbek, no to napiszcie, zostawcie łapkę w górę i na pewno coś takiego się ukaże, ponieważ mi się to podoba. Mnie to śmieszy, nie wiem, może nie wszystkich to śmieszy, ale mnie to naprawdę śmieszy, więc lecimy sobie dalej. I tyle. Dobra, ekran. Niech to zniknie. O, jest idealnie. I będzie... Ale ten dźwięk jest do niepodrobienia, nie? On mi się tak bardzo z Robloxem kojarzy. Gdzie go usłyszę w innej grze, to jest od razu Roblox. I tyle. Będzie... W kamerzyste, ała. Nie, bo przypadnie do przodu dzieciak. Nie rób tego, mały, nie rób. Proszę. Tego. Ała. Ej, zawsze chciałem nad kim czymś być, nie? Serio. Zawsze chciałem się nad takim czymś pobawić. Co z tego, że mam prawie 17 lat, nie? Ale zawsze chciałem być nad takim czymś. Nie stół. Dobrze, nie w stół. Ale to i tak bolało. Podwójny. Co ona chce zrobić? Rzucić? O nie. Ale to akurat nie było. Halo. Dlaczego? To nie tak miało być. O nie, ale się przewrócił do tyłu. Urwał całe łóżko, co tam? Nic się nie stało. Wszystko pod kontrolą. Dobra, nie wjeżdżaj tylko czasem do... Ła. Jeszcze to dziecko tam było. Dobra, jeden przeskoczył, a drugi na pewno nie da rady. Patrzcie, ten się walnie. Właśnie o to chodziło, nie? Właśnie zarył prosto w to. O nie. Nie rób tego. Proszę. Uwaga, uwaga. Myślałem, że ona dostanie. A dostał w końcu ten dzieciak. O Jezu, ale zło. Masakra. Dobra, skaczę i wyje. Co? Ups. Nie, myślałem, że... Nieważne, myślałem, że się przewróci i... Ale
Ała! To bolało tego dzieciaczka. Dlaczego on tak zrobił? Ja nie, nie! Wypadnie. I się śmieje z tego. Nie, tata, tata. Tatuś przyjechał, tak. Nie wiem dlaczego, ale tak wydaje mi się, oczywiście nie jestem żadnym rasistą czy coś, ale czasami czarni odwalają bardziej niż biali. I chociaż mi się tak może wydawać, oczywiście nie jestem żadnym rasistą, nie mam nic do czarnych, stop, nie hejtuj teraz, tylko po prostu tak mi się wydaje, że czarni mają czasami głupsze pomysły niż biali, nie? Przecież nie wiem jak tam Azjaci, ale tu był widzę, że triple czy nawet więcej, więc no, ale mu wiedzie w plecy. Ała, to bolało. Zombie, jak z Robloxa. Spadnie im to na głowę? Stop. To było za głupie, naprawdę. Czemu ona mu przywaliła w twarz? Halo, nie rób tutaj, dziewczynko. A tu było jeszcze głupsze, ale się śmieje z tego, więc jest okej. Bum, pada deszcz. Ej, nie skakałem nigdy na trampolinie, gdy padał deszcz. Bum. Złamali, naprawdę? Za duża masa, sorry. Za duża masa. Ups. Uwaga. Wiewiórka! Nie! Wiewiórkę trafiłeś, gościu! Tak się nie robi! Nie wolno tak! Bum! Uch! I tyle. Double. Piesek. Zawsze chciałem mieć takiego dużego psa. Nie mam w ogóle psa, ale za chwilę... Za jakiś czas, powiedzmy, będę miał nowego pieska w domu, ponieważ, nie wiem, powiedzmy pierwszego pieska, tak, będę miał pieska. A jeśli chcielibyście coś, żebym, nie wiem, powiedzmy, jakiś spacer takiego vloga bardziej z nim zrobił, to napiszcie o tym, ja na pewno chętnie dla was coś takiego zrobię. Nie robiłem jeszcze takich vlogów, dopiero jeden taki, powiedzmy, niecałodniowy, ale z przedszkola montuję, więc jeśli chcielibyście więcej takich, no to piszcie, komentujcie i tyle, więc na pewno się pojawi, więc dobra, jedziemy dalej, jedziemy z kolejnym. Co on robi? I trafi. Nie! Dlaczego mu to zatrzymałaś, dziewczynko? Ale dziadek będzie smutny na pewno. Dziadek albo tata, nie wiem. Wydaje mi się, że dziadek. I w ścianę. O, jeszcze jakąś belkę. A to musiało boleć. Ała. Uwaga. A już jest koniec filmu. Bum! Lecimy do kolejnego. Jeszcze jeden film, bardzo krótki, minutowy, ale chciałbym go bardzo pokazać wam, ponieważ dla mnie jest genialnie zrobione. Patrzcie na to. To jest Battlefield, tak, uwaga. Zaczyna się jak Battlefield. Boom! I tu jest wszędzie ten Roblox, wszędzie jest ten dźwięk z Robloxa. To jest chore, naprawdę. Patrzcie na to, jakie to jest głupie, naprawdę. Czy ja mam najwyższą jakość? Uwaga, tak, mam najwyższą, okej, czyli taka jest jakość. Ten jeszcze głośniejszy dźwięk. Tu był chyba, nie wiem czy będzie jeszcze głośniejszy, mam nadzieję, że nie. Dobra, strzela, rip. Myślałem, że będzie taka armia z masą. Właśnie, a jest dalej, myślałem, że to jest koniec. Dobra, lecimy dalej, ładują. Jedzie czołg. Typowy Battlefield, tak? Tylko ten dźwięk jest wszędzie. Boom. Myślałem, że będzie To jest zło. Naprawdę, to jest okropne. Jest wielki... Nie, powiedzcie, że będzie taki głośny. Nie ma, dobra. To jest trailer 10 na 10. Tak, właśnie. Trailer 10 na 10. I tyle. Więc co, jeśli wam się tego typu odcinki podobają, że nie tylko gra, nie tylko gameplay, robię takie coś drugi raz, więc jeśli coś będzie źle zmontowane, czy coś, moje reakcje, czy coś, to przepraszam. Nie udawałem, z tego co się miałem pośmiać, to się śmiałem, nie robiłem jakichś udawanek, tylko po prostu to co się mnie śmieszyło, to się śmiałem. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, no to piszcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro. Hej!